Annuncio bobis gaudium manium. Abemus papam. Katecheza u początków kościoła. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 12 grudnia 1984 roku. Kto uwierzy i przejmie chrzest, będzie zbawiony. Jakżeż uwierzą, skoro nie słyszeli? Odwołujemy się również dzisiaj do tych dwóch zdań z Nowego Testamentu, aby nawiązując do poprzedniej audiencji, kontynuować wstępne rozważania na temat katechezy. W Dniu Pięćdziesiątnicy Szymon Piotr, ogłaszając prawdę o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym w mocy Ducha Świętego, wzbudził wiarę i przygotował do chrztu trzy tysiące osób. Można tę Piotrową kerygmę uznać również za pierwszą katechezę, czyli pouczenie, w szczególności za katechezę przygotowującą do chrztu. W ten sposób potwierdziły się słowa Chrystusa o tych, którzy uwierzą i ochrzczą się. Równocześnie zaś okazało się, że koniecznym warunkiem wiary jest Słowo Boże, wypowiedziane i usłyszane. Jakżeż uwierzą, skoro nie słyszeli, przypomina święty Paweł. Od chwili swoich jerozolimskich narodzin w dniu pięćdziesiątnicy Kościół trwa w nauce apostołów. A trwanie takie oznacza spotkanie w wierze tych, którzy nauczają i tych, którzy bywają nauczani. To jest właśnie katecheza, wedle greckiego słowa katecheo. Słowo to oznaczyło pierwotnie wołać z góry, również wywołać echo. Późniejsze znaczenie pouczać, gdy głos nauczyciela jest świadomym niejako echem pytania ucznia, a odpowiedź ucznia echem nauczyciela. To ostatnie wyjaśnienie jest ważne, gdyż wskazuje na to, że pouczenie, jakim jest katecheza, Dokonuje się nie tylko w sposób jednostronny, jako wykład, ale także w drodze rozmowy poprzez pytania i odpowiedzi. W tym znaczeniu wyraz katecheza pojawia się w wielu miejscach Nowego Testamentu, a z kolei u ojców Kościoła. W parze z nim pojawia się również wyraz katechumen, co dosłownie znaczy pouczany. W naszym kontekście chodzi, oczywiście, o człowieka pouczanego w sprawach prawd wiary. I zasad postępowania z nią zgodnego. Przede wszystkim wyraz katechumen został odniesiony do tych, którzy przygotowują się do chrztu zgodnie z Chrystusowym wskazaniem, wyrażonym w słowach: uwierzą i przejmą chrzest. W tym duchu święty Augustyn określa katechumena katolickiego jako mającego przyjąć chrzest, jako tego, który ma być pouczany o sprawach wiary i postępowania chrześcijańskiego w tym celu aby przygotować się do chrztu. To uściślenie, a zarazem też i zawężenie pojęcia katechumen, a pośrednio też pojęcia katecheza, było związane z praktyką starochrześcijańską. Tak jak w Dniu Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie, tak też i w całym najstarszym okresie dziejów Kościoła wiarę i chrzest przejmowały przede wszystkim osoby dorosłe. Przyjęcie chrztu było poprzedzane odpowiednim przygotowaniem, które rozciągało się na dość długi okres, zwykle od dwóch do trzech lat. Podobnie zresztą dzieje się i dzisiaj, zwłaszcza na terenach misyjnych, gdzie instytucja katechumenatu służy przygotowaniu do chrztu osób dorosłych. Przygotowanie to polegało od początku nie tylko na samym wykładzie prawdy wiary i zasad postępowania chrześcijańskiego, ale także na stopniowym wdrażaniu katechumenów w życie kościelnej wspólnoty. Katecheza stawała się inicjacją, czyli wtajemniczeniem w misterium Chrztu, a z kolei w całokształt życia sakramentalnego, którego szczyt i centrum stanowi Eucharystia. Wystarczy z uwagą odczytać obrzęd sakramentu Chrztu, i to zarówno Chrztu dorosłych, jak też ich Chrztu niemowląt, żeby przekonać się, jak głębokie i zasadnicze nawrócenie zawiera się w tym sakramencie. Przyjmujący chrzest nie tylko składa wyznanie wiary według składu apostolskiego, ale w parze z tym odrzeka się ducha złego i wszelkich spraw jego, i wszelkiej pychy jego, a przez to samo oddaje się Bogu żywemu. Chrzest jest pierwszą i podstawową konsekracją osoby ludzkiej, przez którą zostaje ona oddana Ojcu w Jezusie Chrystusie, mocą działającego w tym sakramencie Ducha Świętego, który sprawia odrodzenie z wody i z Ducha Świętego. Samo zanurzenie w wodzie chrztu przyrównuje Święty Paweł do zanurzenia w odkupieńczej śmierci Chrystusa, a żeby mieć udział w tym nowym nadprzyrodzonym życiu, które objawiło się w Chrystusowym zmartwychwstaniu. To wszystko świadczy o intensywności i głębi tej katechezy, która od pierwszych wieków kościoła była związana poprzez instytucję katechumenatu z udzielaniem chrztu świętego i dopuszczeniem do Eucharystii oraz ciągłego życia sakramentalnego. Intensywność owa i głębia musiała się w sposób wyraźny odbijać na całokształcie posługi katechetycznej. Kościół bowiem stale trwa w nauce apostołów, a Katecheza, jako podstawowy wyraz tego trwania, rozciągała się oczywiście również poza instytucję katechumenatu tak by udostępnić wiernym coraz głębsze i treściwsze poznanie tajemnicy Chrystusa. Krótko streszczam dzisiejszą katechezę. Od zeszłej środy rozpoczęliśmy cykl katechezy systematycznej, przypominając pierwszą katechezę św. Piotra w Dniu Zesłania Ducha Świętego. Od tej pierwszej katechezy Kościół stale katechizuje. Przede wszystkim katechizuje tych, którzy przygotowują się do chrztu. W pierwszym okresie dziejów Kościoła byli to ludzie dorośli. Potem rozpoczął się okres chrztu dzieci wraz z narastaniem zjawiska społecznego rodziny katolickiej. Ale na początku byli to dorośli i tak jak dzisiaj na terenach misyjnych, tak wtedy katechumenat był instytucją systematyczną, trwającą dwa do trzech lat. Przez systematyczną katechezę w ramach katechumenatu mieli kandydaci przygotować się do chrztu, poznając prawdy wiary chrześcijańskiej, zasady moralności chrześcijańskiej, a także zasady i przepisy życia wspólnoty chrześcijańskiej, przede wszystkim życia sakramentalnego. To przygotowanie do chrztu było przygotowaniem do wielkiego nawrócenia. Wskazuje na to do dzisiaj obrzęd sakramentu Chrztu, w którym zadawane bywają te zasadnicze pytania, nie tylko czy wierzysz, ale także czy się wyrzekasz ducha złego, wszelkich spraw jego, wszelkiej pychy jego. A więc zasadnicze, podstawowe nawrócenie związane jest z katechumenatem i pośrednio z katechezą. Katecheza w tej formie pierwotnej trwa w Kościele wszędzie tam, gdzie jest potrzebna jako instytucja katechumenatu. A poza tym oczywiście rozciągnęła się i tak być musi. Na cały ciąg życia ludzi ochrzczonych, chrześcijan. Jest ona nieodzownym współczynnikiem życia chrześcijańskiego. Nie można być chrześcijaninem bez ciągłej, systematycznej katechezy. Jest to więc obowiązek Kościoła, obowiązek dwustronny. Tych, którzy katechizują. I tych, którzy otrzymują katechezę. Korzystam ze sposobności, ażeby życzyć mojej ojczyźnie, Kościołowi w Polsce, wytrwałej, odważnej, systematycznej i skutecznej katechezy katechizacji. Równocześnie życzę wszystkim obecnym, a także wszystkim, których tu reprezentujecie, poniekąd wszystkim moim rodakom w ojczyźnie i na emigracji błogosławionych świąt, Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Paternoście i jesinceri. Tam i tu nowen tu. Podwenia przenium tu i adorunta sztwa. si in cielo ed in terra. fa il nostro quotidiano, dato visori e dimitte nuovi vita nostra, si curare i nostri vittimi, i vittori e tre lo si induca in tentazione.